Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Dzień dobry Państwu, wszystkich kibiców żużla na antenie Sportklubu. Witam serdecznie, Robert Noga. Zapraszam na kolejne spotkanie z polską pierwszą ligą. Dziś oferujemy Państwu mecz RKM Rybnik GTZ Grudziądz. Czwarta runda rozgrywek o mistrzostwo pierwszej ligi, ale tak naprawdę grudziądzanie mają tylko 3 rozegrane mecze, rybniczanie dopiero 1 spotkanie. Dlaczego? O tym za chwilę. Oto układ par w tej właśnie kolejce. RKM Rybnik GTZ Grudziądz to ten mecz, który chcemy Państwu pokazać. Oczywiście perturbacje związane z pogodą, z przerwą w rozgrywkach, którą spowodowała żałoba narodowa. To wszystko spowodowało, że drużyny nie tylko w pierwszej lidze żużlowej mają różną ilość spotkań rozegraną. Zespół z Grudziądza jest w tej szczęśliwej sytuacji, że udało mu się rozegrać wszystkie 3 spotkania. Najpierw 2 na własnym torze z PSZ-em Poznań oraz z Lokomotivem Daugavpils, tutaj Dany Rybnickiego toru jeszcze w międzyczasie. No i ostatni mecz na wyjeździe w Rzeszowie z Marmą, a rybnickie rekiny właśnie na ekranie. Tylko 1 rozegrane spotkanie na własnym torze. Ich rywalem był Lokomotiv Daugavpils. Po dobrym meczu rybniczanie wygrali ten mecz. Skład drużyny gości: Davey Woods numerem 1, mignął nam przed momentem. Rory Schlein z numerem 2. Krzysztof Buczkowski, wychowanek klubu z Grudziądza, jeden z 2 wychowanków tego klubu dzisiaj w składzie, z numerem 4. Kamil Brzozowski, który zaczynał swoją karierę w Gorzowie Wielkopolskim. Dziś pojedzie z numerem 4. Numer 5, krajowy lider, nie tylko krajowy, Tomasz Krzanowski, wychowanek Apatora Toruń, w tym sezonie w GTZ-cie. Artur Mroczka z numerem 6, wielka nadzieja grudziąckiego Speedwaya, i to jest ten drugi z wychowanków, i drugi junior rezerwowy z numerem 7, Kevin Wolber. Tak przedstawia się skład drużyny gości. Trener Robert Kepiński, były znany żużlowiec grudziącki, troszeczkę eksperymentuje ze składem. Właściwie co spotkanie to skład jest troszeczkę inaczej ustawiony. Nikolai Klindt z numerem 9, to rzeczywiście są gospodarze. Numer 10 Jonas Kylmäkorpi, a więc mamy taką parę ze Skandynawii. Tą pierwszą w drużynie rybnickiej, Roni Jamroży, już zadomowiony, można powiedzieć, bardzo dobrze w Rybniku. Z numerem 12 Andriej Karpow. Z numerem 13 Daniel Nermark, to Szwed, bardzo dobrze znany. Z numerem 14 Rafał Fleger, to oczywiście jest pierwszy z juniorów, i z numerem 15 Sławomir Pyszny, a więc para juniorów to Polacy, co więcej to wychowankowie rybnickiej drużyny. Sporo kibiców na stadionie w Rybniku, chociaż pogoda absolutnie nie dopisała. No i jeszcze raz ci, których będziemy podziwiać w tym spotkaniu. Drużyna gospodarzy, charakterystycznie zielono-czarne, bardzo efektowne kewlary, i zespół gości. A ja zapraszam teraz na przedmeczowe rozmowy do Parku Masz. Niepewna pogoda od samego rana, ale aura łaskawa dla rybnickich rekinów, bo po południu już nie pada i mecz na pewno pojedziemy. Darku, drugi mecz w tym sezonie, drugi mecz u siebie. No właśnie, GTZ Grudziądz to nie są chłopcy do bicia. Te mecze, pomimo tego wygranych waszych wysokich, tutaj były zawsze ciekawe. Jakie plany na dzisiejsze spotkanie? Nie ma planów. Myślę, że chłopaki zaprezentują to, co w pierwszym meczu walkę, współpracę na torze, w parkingu. Pojedziemy na pewno chcemy pojechać jeszcze lepiej niż Daugavpils. To jest Andriej Karpow na 12, więc myślę, że też zapunktuje i będziemy mocną, solidną drużyną. Z 12 miałeś dylemat, kibice mówili, bo albo Mariusz, albo Andriej. Andriej dzisiaj w składzie. Co zdecydowało, że to Ukrainiec pojawił się w składzie rybnickich rekinów? Dylematy zawsze są. Jest 6 seniorów, jeden musi odpocząć. Dyspozycja piątkowego treningu na przyczepnym torze Andrzeja była troszkę lepsza od Mariusza. Tak zdecydowałem. Trzeba podejmować jakieś decyzje, czasami trudne. Była to trudna decyzja, aczkolwiek chcę dać szansę Andrzejowi w dzisiejszym meczu. Myślę, że do Gniezna pojedzie Mariusz. Pokazać się ze najlepszej strony, tym bardziej, że w zeszłym roku nam tam zapunktował, bardzo dobrze wygrał mecz. Są to wszyscy zawodnicy na równym poziomie, więc tak się akurat stało, tak wybrałem i tak pojedziemy. Rafał chory w piątek podczas tego treningu z Częstochowem. Jak się czuje dzisiaj? Jest dobrze. Był u lekarza od razu w piątek. Kuracja szybka i robimy wszystko w tym kierunku, żeby było dobrze, więc dzisiaj jest ok. Rafał normalnie pojedzie. Myślę, że pokaże swoje umiejętności. Dzięki. Dziękuję. Zbyszek Fijałkowski optymistyczny przed tym spotkaniem, ale po tym meczu w Rzeszowie, kiedy nie wyszli z wody jego podopieczni, na pewno spore obawy. Zbyszku, właśnie, tam katastrofa mecz wykonania twoich podopiecznych. Tutaj w Rybniku jest szansa na odkucie się, ale także będzie ciężko. No, wszędzie są szanse na wygraną. Rzeczywiście o tej katastrofie w Rzeszowie chcieliśmy jak najszybciej zapomnieć. Dzisiaj chcemy pojechać lepiej, pokazać się, że potrafimy jechać na torach innych. Przy tak miłych kibicach, miłej atmosferze, która zawsze panuje w Rybniku. Ten mecz gratulowaliśmy sobie z prezesem i życzyliśmy sobie spokojnej jazdy, bezkolizyjnej, bez żadnych kontuzji, a wynik na torze pokaże, która drużyna jest lepsza i to jest ważne, w takiej atmosferze odbywać zawody, przynajmniej rozpoczynać. Jedno pytanko mam do ciebie, bo tak, skład papierowy Grudziądz od kilku lat jest dobry, ale macie pecha, bo jak nie jadą wam obcokrajowcy, to jadą polscy. I na odwrót, w tym roku to Polacy decydują o sile drużyny, no bo gdyby każdy z obcokrajowców pojechał na swoim poziomie, bylibyście w tej chwili liderem z kompletą punktów. No tak, rzeczywiście, w tym roku obcokrajowcy nie jadą tego, co powinni, te roszady w składzie są robione. Dzisiaj wreszcie Łot dopasował się, zobaczymy po meczu, ale tak mówił, że dopasował się z motorami, jest wszystko w porządku. Jeżeli dzisiaj ci zawodnicy, czyli Davey Watt i Schlein pokażą, że stać ich na dobrą jazdę i dobry wynik jako zespół zrobimy w Rybniku, no to przypuszczam, że w następnych meczach będą ci zawodnicy, którzy zdobywają punkty, tak samo jak i zawodnicy polscy, którzy w tym roku stanowią siłę zespołu, a powinno być to, że jeszcze zawodnicy obcokrajowi powinni dokładać do tego punktu, a przynajmniej do dzisiaj tak nie ma. Ale tak jak powiedziałem, to są zawodowcy, jest ich problem. Jeżeli dzisiaj będzie dobry wynik, jeżeli dzisiaj obcokrajowcy pojadą dobrze, no to Kenneth i Allen mogą się szybko do składu nie załapać, ale no wynik musi być drużyny. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Wspomniał pan Fijałkowski o tym nieszczęsnym dla Grudziądza meczu w Rzeszowie. No faktycznie klęska 28-61 i ja myślę, że dlatego właśnie to spotkanie jest dla drużyny z Pomorza bardzo ważne, bo patrząc na skład, z pewnością należy do głównych faworytów ligi, ale czy nie jest to tak zwany papierowy tygrys? Tutaj w Rybniku trzeba wygrać, aby cennych punktów, których potem może ewentualnie braknąć, nie stracić. Wyścig pierwszy dzisiejszego spotkania. Kask czerwony Klindt, kask żółty Łot, kask niebieski Kylmäkorpi, kask biały Schlein. Oczywiście kaski czerwony i niebieski to są gospodarze, kaski żółty i biały goście. Tor, jak widzimy, bardzo mokły, bardzo trudny. No i tutaj trzeba będzie uważać, aby nie dochodziło do upadków. No i proszę, i gospodarze, i rybniczanie, jakie mieli problemy ze złożeniem się w łuk na pierwszym okrążeniu. Goście prowadzą podwójnie, ale z oporami idzie ta jazda. Duża przewaga gości. Kask biały i kask żółty. Biały to Rory Schlein, Australijczyk, a kask żółty Davey Watt, a więc jego rodak. Australijczycy w barwach drużyny z Grudziądza zawodzili jak do tej pory. O tym również mówił rozmówca nasz przed momentem. No ale tutaj w tym wyścigu wystrzelili jak katapulty ze startu i prowadzą podwójnie. Czyżby więc wynik otworzył się dla Grudziądza na 5-1. Bardzo pasywnie Jonas Kylmäkorpi. To już jest kilkadziesiąt metrów straty. No i małe szanse, aby je odrobić. No i proszę, jak można jeździć po rybnickim owalu, chociaż jest on bardzo mokry, bardzo trudny. Schlein przy krawężniku, Davey Watt bardzo mocno przy bandzie i podwójne zwycięstwo pary gości. Davey Watt, jeśli dobrze widziałem, był pierwszym, który przeciął linię mety. Rory Schlein jest drugi, na miejscu trzecim Nikolai Klindt na miejscu czwartym, Jonas Kylmäkorpi, zwycięzca pierwszego biegu, Davey Watt i 3 punkty dla Australijczyka, a 5 punktów dla jego drużyny w tym pierwszym biegu. A więc wszystko dobrze rozpoczęło się dla zespołu gości. I jeszcze oficjalne wyniki, to co mówiłem, Watt, Schlein, Klindt oraz Kylmäkorpi. 5-1 po pierwszym biegu dla zespołu gości. Przed nami wyścig drugi, to oczywiście w myśl tej nowej tabeli biegów, która obowiązuje, przypominam, tylko w pierwszej i w drugiej lidze, bo w Ekstralidze pozostało po staremu. Drugi wyścig to wyścig juniorów. Zobaczymy w nim Rafała Flegera w kasku czerwonym. Jego partnerem będzie młody Sławomir Pyszny. Mówię młody, bo nazwisko Pyszny przecież jest doskonale znane w rybnickim i w ogóle w polskim żużlu od wielu lat. No a rywale Artur Mroczka, to właśnie ten gentleman w kasku żółtym, i Kevin Wolber w kasku białym. A więc dwóch wychowanków rybnickiej drużyny, chociaż ostatnie lata to nie są, umówmy się, najlepsze lata rybnickiego żużla, to jednak trzeba przyznać, że szkolenie godne pozazdroszczenia co roku, co sezon właściwie pojawiają się jacyś nowi zawodnicy, których bez wstydu można wprowadzić do składu ligowej drużyny. To jeden z nich właśnie, Rafał Fleger. No i teraz już pełna obsada. Mroczka, kask żółty, tor pierwszy, Fleger, kask czerwony, Wolbert, kask biały i Pyszny, kask niebieski tuż przy bańcie. Jak spiszą się juniorzy na tym bardzo trudnym, bardzo ciężkim, bardzo zmoczonym rybnickim owalu. No teraz z przodu rybniczanie, ależ wyniosło pod bandę Rafała Flegera. Czekamy na decyzję sędziego. Chyba bieg będzie zatrzymany. Oczywiście wpadł pod tą dmuchaną bandę Rafał Fleger. Ileż te bandy dobrego zrobiły. Jak to się stało, że dopiero w ostatnich sezonach one właściwie zostały odkryte. Zostały odkryte ich walory. O ile żużel stał się bezpieczniejszy, no miejmy nadzieję, że Rafał Fleger podniesie się jednak z toru. Bardzo ostro było tam na tym pierwszym łuku. No i Fleger nie opanował motocykla. Uderzył o tą dmuchaną bandę. Stracił zupełnie równowagę na motocyklu. Popatrzmy, raz jeszcze tam nawet nie było kontaktu. Chyba musiał wpaść w jakąś kolejinę, bo mam wrażenie, że nawet nie było kontaktu pomiędzy Arturem Mroczką a Flegerem. No, dobrze, że nie zabrał jeszcze swojego klubowego kolegi. Trzyma się z obojczyk Rafał Fleger. Czyżby więc uraz obojczyka? No to często się zdarza, to jest częsta kontuzja podczas takich właśnie upadków. No ale życzymy oczywiście młodemu zawodnikowi z Rybnika, aby bardzo szybko powrócił do zdrowia. 3 zawodników wobec tego nam zostało na torze. Fleger jako sprawca przerwania biegu nie weźmie oczywiście w myśl regulaminu żużlowego udziału w powtórce. No i Artur Mroczka, realizator, długo go pokazywał. Czyżby faworyt tego wyścigu? O, zapewne tak. Bardzo dobry początek sezonu Artura Mroczki. Zresztą już poprzedni miał całkiem udany. No teraz będzie reprezentantem kraju na Mistrzostwa Świata Juniorów. Mroczka, kask żółty, Wolbert, kask biały i Pyszny, kask niebieski, a więc bez Rafała Flegera. Bardzo blisko siebie są ustawieni Wolbert i Pyszny, aby nie doszło tam do jakiegoś spięcia między nimi. O, właśnie była walka na łokcie, bardzo ostra, no i Artur Mroczka, więc tak jak przewidywałem, on wyskoczył ze startu jak najszybciej, ale myślę, że Pyszny będzie atakował i będziemy świadkami interesującego pojedynku, ależ tam jest niebezpieczny na łukach, stracił panowanie nad maszyną Pyszny. Na szczęście w najbardziej odpowiednim momencie sobie poradził, a tutaj upadek Artura Mroczki. Ominęli go na szczęście ominęli go i Pyszny, i Wolbert. No i jaka decyzja arbitra? No oczywiście wyścig przerwany. Takiego kozła tyleż efektownego, co niebezpiecznego Mroczka wywinął. No właśnie, za mocno skontrował motocykl, zdecydowanie za mocno Artur Mroczka. No i w efekcie przewrócił się, groźnie to bardzo wyglądało. Znalazł tam miejsce pomiędzy leżącym kolegą a bandą Pyszny. No i mamy jeszcze teraz jakąś naradę i oglądanie stanu toru, bo jest on naprawdę niebezpieczny. Już seniorzy w tym pierwszym biegu mieli kłopoty z opanowaniem maszyn na łukach, no a teraz nieszczęście za nieszczęściem. Mroczka oczywiście wykluczony. I druga powtórka, miejmy nadzieję, że ostatnia. Wolbert oraz Pyszny. Pyszny prowadzi, tutaj doświadczenie jego bierze górę na tym torze, na którym się wychował. Pyszny, proszę, kółko za nami, a jak dużą ma przewagę. No i emocji w tym biegu oczywiście już nie będzie. Aura nie jest łaskawa dla żużlowców, dla kibiców. Któreż to już spotkanie, które odbywa się w takiej właśnie scenerii. Zawodnicy dopasowują motocykle, te ustawienia biorą w łeb, kiedy tor robi aura. No ale cóż, tak bywa, trzeba się dopasować, jeżeli sędzia uznaje, że tor jest bezpieczny, że nadaje się do jazdy, no to jechać trzeba. I jeszcze jedno kółko, gigantyczna przewaga Pysznego, a więc wygrają Rybniczanie ten wyścig w nietypowych rozmiarach 3:2. Tak jest, Pyszny jest pierwszy, na miejscu drugim Wolbert, a przypominam, Fleger oraz Mroczka zostali wcześniej wykluczeni za upadki, za spowodowanie przerwania wyścigu. Zwycięzca biegu drugiego Sławomir Pyszny, 3 punkty zatem trafią na jego konto. Za chwileczkę będziemy mieli jeszcze oficjalne wyniki, no właśnie. Pyszny, Wolbert, Fleger i Mroczka wykluczeni 3:2. Dla gospodarzy, ale po 2 wyścigach to goście prowadzą 7:4. Program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Sponsorem transmisji jest firma Royalex, polski producent urządzeń i technologii dla ferm drobiu.